Zobaczcie. To jest bednarka, którą będzie podpięte uziemienie elektrowni solarnej. Ona ma 1,5 metra długości. Będzie prawie cała wbita w ziemię. A teraz jedziemy o bezpieczeństwie przydomowej elektrowni solarnej. Mamy tutaj kabel uziemiający, który jest dobrze mocno zabity, a raz porządnie. Przy domowej instalacji fotowoltaicznej powinien być właśnie takiej grubości kabel, który ma odprowadzić ładunki do ziemi i chronić Was przed porażeniem albo skokiem napięcia. No dobra, jedziemy. Najpierw przerobimy temat bezpieczeństwa, a następnie całej instalacji. Oczywiście rama w środku jest też uziemiona. Gniazdko, które znajduje się tutaj, też ma uziemienie, które jest uziemione do ramy. Dobra. Zobaczcie. Sama przetwornica też jest uziemiona. Na razie w ten sposób, bo po prostu już mi się wtyczki, końcówki skończyły tego typu do zarabiania. Więc na razie uziemiłem to w ten sposób. Przetwornica jest bezpieczna, bo jest uziemiona. I uziemienie z przetwornicy sobie idzie tu pod spodem. Wychodzi sobie tu. I wędruje sobie, o, tutaj do tego. Do tego wkręta. Jest uziemione, jest bezpiecznie. Cicho sieć. Kot mi miauczy. Tu mamy regulator ładowania, który posiada swój własny czujnik temperatury, dwa porty USB 5V 1A. Tutaj przewodami sobie przez tą dziurę będziemy wchodzić panelami, a raczej panelem solarnym, na razie jednym, 100W. Z tych wejść wychodzi nam... O! Z tych wejść wychodzą nam przewody na akumulator żelowy. Tak, w tego typu instalacjach stosujemy akumulatory żelowe, które mogą być ładowane, doładowywane. Kwasowe nie za bardzo, bo one nie lubią częstego rozładowywania, ładowania, doładowywania za bardzo. I stąd, z tego miejsca wychodzimy tymi kabelkami na przetwornicę Greencell, która jest uziemiona. Tak, bo uziemienie jest przede wszystkim i zaczynamy powoli. Słuchajcie, tu mamy przewody, które będą zarobione do wtyczki. Wtyczka będzie budowlana do gniazdka i wychodzimy. Przewodem fazowym wchodzimy w różnicówkę. Z różnicówki tym przewodem wychodzimy na bezpiecznik. Z bezpiecznika tym przewodem wchodzimy na licznik. Z licznika tym przewodem wychodzimy na gniazdko. Z różnicówki przewodem neutralnym wychodzimy na licznik. Z licznika przewodem neutralnym wychodzimy na gniazdko. Proste, debile, odporne. To jest cała moja instalacja fotowoltaiczna upchnięta w skrzynce, tak naprawdę od prądu budowlanej, bo po co mi lepsza? I powiem Wam szczerze, jeszcze myślę, czy by tu jakiś wentylator nie zamontować. Żeby sobie nawet pyrkał. Żeby tutaj jakiś chłód w środku zapewnić. To jeżeli już by miał być, to gdzieś tutaj bym jakieś tam otworki wywiercił wiertarką, żeby przynajmniej tylko powietrze zaciągało. Ale to jest na razie koncepcja. Muszę na razie, wiecie, sprawdzić, jak to się zachowuje w upał. I tyle. No na pewno wentylację będę musiał zrobić, ale to na razie później. Więc ja to Wam pokazałem, jak ja to zrobiłem i uważam, że jest zajebiście, trzyma się jak ulał. Powiem Wam szczerze, kurde, robi to robotę. Miałem tego trochę, więc sobie pomogłem. Jest to w ten sposób przykręcone, porządnie, sumiennie i dokładnie, nie na odpierdol. Powiem Wam tak, w teorii
Powinienem jeszcze ten regulator uziemić, ale tu tak naprawdę nie mam czego uziemiać, bo on nie ma uziemienia po prostu. Tu nie ma, ja go rozbierałem, to nie ma czego uziemić, więc tak naprawdę jest to zbędne. Więc tak to wygląda, no. Przewód na panele fotowoltaiczne to wam pokażę. To jest coś takiego. Potężne, grube żyły. Dwie mi wystarczą, to są żyły czwórki, 4,5 kwadrat w zupełności. I tego przewodu mam jakieś 8 metrów, więc spokojnie. To skrzynka będzie stała obok szklarni, więc po prostu ja sobie odmierzę zapas prawie 4 metry na sam panel słoneczny, albo w zależności ile. Jak będzie ten, to po prostu 3 metry kabla odwalę i będzie zarobione to porządnie i tyle. No i powinno to funkcjonować dobrze. Ja uważam, że według mnie z Bailando. To jest instalacja debiloodporna, która praktycznie tu nie ma się co spierdolić. Przepraszam za słownictwo. Ale tak jest. Ja nie jestem fachowym elektrykiem, ja jestem elektrykiem hobbystą, który tam sobie coś tam dłubie od czasu do czasu. Powiem tam wam coś śmiesznego, że wydłubałem w garażu gniazdko, które nie jest do niczego podłączone, bo przewód wisi w powietrzu. No bo nie wiem, do czego to podłączyć, bo bym musiał teraz zmodernizować tu w garażu wszystko i tak naprawdę zrobić instalację gniazdek od zera, z rozdzielnicy po prostu puścić. Ale na razie zostawiłem, wszystko działa. No i o co chodzi? Bailando jest dlatego, że powiem wam tak. W waszej miejscowości dochodzi do potężnej awarii zasilania. Cała wieś nie ma prądu przez, dajmy na to, tydzień. Ale wy możecie sobie, no nie polecam akurat z tego, ale możecie zawsze ładować telefon albo z tego portu, albo z gniazdka. Tu będą dwa gniazdka. Albo nawet zrobię trzy gniazdka. To zależy, jak mi się będzie chciało. Albo te z portu wbudowanego w samą przetwornicę, no ale tutaj to też nie polecam, bo to nie jest tak doskonałej jakości, jak ja bym to chciał. Ale zawsze to coś. No i tak naprawdę, jakby coś się stało, to tak naprawdę wy macie zawsze prąd, a sąsiedzi już nie. Powiem wam tak, na dobry start koszt takiej zabawy to jest około 600 zł. Koszt przetwornicy to jest 200 parę złotych. To mnie kosztowało na AliExpress 40. Ceny tego to na pewno znacie. No. Licznik będzie droższy. Ale reszta to nie jest. Skrzynka jest z odzysku. Więc tu już nie mówię. No dobra. To mam nadzieję, że wam się miło oglądało. Pozdrawiam serdecznie. Piorun Burza Elektryk.